Witam Was 30 grudnia 2020 roku. Wpadłem sobie do kamionek, pobiegam z wykrywaczem metali. Mam już 6000 zrywek od puszek, a więc spójrzmy, może dzisiaj z 200 uzbieram. Także trzymajcie kciuki. A jeszcze chciałem Wam pokazać niezły śmietnik tutaj. I naprawdę dziwi mnie to, że ludzie tak nie szanują przyrody. Spójrzcie, tu są te domki, wszystko pięknie. I tu się zaczyna Saigon, patrzcie. Pełno butelek wyrzuconych. Tak, ale to jest jeszcze pikuś. Idźmy dalej. I jest coraz piękniej, prawda? Jak to mówią, im dalej w las, tym więcej śmieci, nie? Czy tam drzew. Pięknie, co? Takie sobie wysypisko zorganizowaliśmy. Po co? Po co dbać? Jak wszyscy śmiecą, to ja też wrzucę. Pięknie, co? To jest masakra. Jak ludzie nie szanują przyrody. A najgorsze jest to, że jest na to przyzwolenie społeczne, bo gdyby nie było takiego przyzwolenia, to nie byłoby tych śmieci. Jakby dowalali kary ludziom za taki syf. No spójrzcie na to. Kibelek w środku lasu. Wspaniały widok, prawda? Pięknie. Po prostu pięknie. O, szkoda gadać. No nic, lecę się odstresować. O, a tu stał kiedyś śmietnik, więc skoro teraz nie stoi, to śmieci i tak wrzucamy, prawda? Elegancko. No i na dzień dobry mam dwie zrywki i spójrzcie, ile to trzeba zachodu. Taka dziura. I zakopana była puszka od piwa. A tak w ogóle zacząłem o 11:50. Mam 4115 kroków i zobaczymy, ile w dwie godzinki nam wyjdzie tutaj zrywek. Tudzież innego bilonu. No i kolejne świadectwo wystawiamy sobie sami. Zobaczcie, pod pomostem jakaś puszka i tak dalej. I jakiś wędkarz wyrzucił małe rybki. A po co mają sobie żyć? Można je wypierdzielić, niech zdechną w piasku. Brawo. Pierwsza monetka groszowa wpada po 10 minutach, a w sakwie już jakieś 12 zrywek. Mam tu sygnał 65. Będą to na pewno żółte grosze. No tak. 5 groszy współczesne. Sygnał 47 na Ategoldzie to 10 groszy. Sygnał 59,60 jest 1 grosz, ale identyczny sygnał jest niestety na 5 zł. To był sygnał 48, już widzę, że będzie to 20 groszy współczesne. No jest. Tam w tle widzicie, para młodych ludzi przygotowuje się do morsowania. Aż im zazdroszczę, ale ja nie jestem na dziś przygotowany, więc pomorsuję następnym razem. Tymczasem lecimy dalej szukać moniaków i zrywek. Tam sobie morsują, ja sobie szukam. I kolejna, chyba 20 dzisiaj zrywka. W końcu jakiś sensowny nominał, całe 50 groszy. Jestem jakieś półtorej godziny, dorzucam 45 groszy. Jest tego naprawdę niewiele, ale relaks jest niesamowity. Kolejne 10 minut łażenia za nami, a ja dorzucam sygnał 47, 47,50 na moim AT Gold. Spójrzcie, gołym okiem widzę, wystaje jakiś moniak. Jest 10 groszy. Chodzę, słuchajcie, po plaży w 6, czyli od wody tam do chodnika. I dwa kolejne przejścia, przytulam jakieś tam 62 grosze i jakaś tam monetka w panierce. Po kolejnych dwóch szerokościach plaży dorzucam następne moniaki, które poleżały kilka sezonów. Druga dzisiejszego dnia sytuacja, gdy widzę coś na oko wystające sobie z piasku. Jest to 10 groszy ponownie. Tu sobie pani biega, chyba się rozgrzewa. A ja mam sygnał na 50 groszy, tu gdzieś na złotówkę. Tak, patrzcie. W końcu jest złotóweczka, bo już chciałem popyskować, że nie ma większych nominałów dzisiaj. A więc nie muszę pyskować. Thank you.
jednego dołka wpada 55 groszy, ale te wszystkie spółcześniaki dawały sygnał na żelazo. Widzicie? Trzeba wszystko kopać na plaży. Spójrzcie do sakwy, ile mam już zrywek. A więc zważając na fakt, że jest zima i dużo po sezonie, to plaża dosyć ładnie sypie. Tym bardziej, że już ją poprawiałem, jak wiecie. Wrzucam na ruszt 10 groszy, ale patrzcie na to, co sobie wykopałem. Pani łyżeczka, ale piękna patyna. Wcale nie jest to nowa rzecz, ale wygląda pięknie. Rzekłbym nawet jak srebro. Widzieliście takie rzeczy? Trochę tu leżała. Taka ciekawostka z plaży. Chodzę już prawie 2 godziny. Wpada tym razem pierwszy PRL. 2 złote. I jakieś tam w panierce. Wciąż nurtuje mnie pytanie, jakim cudem tyle moniaków leży na plaży przechodzonej po sezonie. Sam ją nawet robiłem. No i nadal nie wiem. Wpadają kolejne moniaki, a tuż przy wodzie, przy jeziorku, gleba jest tak zmarznięta, że muszę sobie, widzicie, wycinać monetę z bryłek. O, taka skawalona. Jakaś moneta w panierce, obstawiam jakiś PRL, ale tu rozkminiam sygnał 67, czyżby 2 złote? No patrzcie, są 2 zetki, najwyższy dziś nominał, tak więc jeszcze 5 dziś brakuje. Kamionki od zawsze kojarzyły mi się z zakwasami, szczególnie na nogach. Mięśnie dwugłowe uda dostały tak w tyłek. Dla tych, co nie wiedzą, to są te mięśnie na udach od dupy strony. A tymczasem złotówka współczesna, tak, tak, w takim stanie. I kolejne zrywki. Tak wygląda 1 grosz w panierce. A tak wygląda ołów wędkarski. Na oko znaleziony. 14:40 dochodzi, a więc trochę połaziłem, 2 godziny, prawie 3. I zobaczcie, kolejne groszaki. A ja was zapraszam na podsumowanie, że tak powiem, Jarusiem, drodzy moi widzowie, póki jeszcze jest jasno. Podsumowanie zaczniemy od zrywek. Jest ich dokładnie 164 sztuki. No i 48 monet wpadło. Stanowią one kwotę około 11 zł, a więc nie ma tragedii, zważywszy na fakt, iż jest grubo po sezonie, jest praktycznie zima, no i tutaj ta łyżeczka. A was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!